Przemysław Kołpajew, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy Kurier Jeleniogórski, nasz program. Zaczynamy dziś od zapowiedzi koncertu muzyki sakralnej, która odbędzie się w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła 12 sierpnia w Jeleniej Górze. Po raz pierwszy w Jeleniej Górze odbędzie się polsko-niemiecki ewangelicko-prawosławny koncert muzyki sakralnej. Pomysłodawcą wydarzenia jest ksiądz Bazyli Sawczuk, proboszcz jeleniogórskiej parafii prawosławnej. Jest to uwieńczenie tygodniowych warsztatów w domu świętego Stefana. Jest to jeden z owoców wieloletniej współpracy Polskiego Autokafelicznego Kościoła Prawosławnego i Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec. Prawosławni uczą się tradycji ewangelickiej, ewangelicy uczą się tradycji prawosławnej. Koncert będzie podsumowaniem dwutygodniowych warsztatów. Warsztat bez koncertu to chyba nie ma sensu, więc to było dobrze koniec na warsztat organizować taki koncert. I śpiewaki, ludzie są bardzo zaangażowani i oni mają cel i dlatego oni pracują na tym. To są normalnie zwykli ludzie z różnych parafii. Oczywiście oni mają trochę doświadczenia. Niektórzy mają więcej, niektórzy mają mniej doświadczenia, ale ogólnie to nie są profesjonaliści, ale oni po prostu lubią śpiewać. Koncert poprowadzi dwóch dyrygentów. Pierwszy to dr Marcin Abijski, specjalista śpiewu grecko-bizantyjskiego, absolwent Konserwatorium Narodowego w Atenach na Wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz Uniwersytetu Ateńskiego na Wydziale Teologii Społecznej. Natomiast drugim jest Matthias Gauer, specjalista muzyki sakralnej, główny dyrygent Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec. Mam nadzieję, że będzie jakieś kolejne współpracy, może w Niemiec albo na innej okazji. Na przykład są różne festiwale muzyka sakralnie w Polsce, w Niemiec. Może niektórzy ludzie chcą organizować jakiś chór i śpiewać na koncert tam. Koncert odbędzie się 12 sierpnia, czyli w nadchodzący piątek o godzinie 18 w Jeleniogórskiej Cerkwi przy ulicy 3 Maja. Wstęp wolny. Wszystkich chętnych zapraszamy. A już 15 sierpnia w Jeleniej Górze odbędą się dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, natomiast drugie to otwarcie nowej wystawy w Muzeum Historii i Militariów. Święto Wojska Polskiego to nie tylko okazja do upamiętniania zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Data 15 sierpnia w tym roku będzie związana ze sporymi zmianami, jakie zaszły w Muzeum Karkonoskim, a dokładnie w Muzeum Historii i Militariów. Na nadchodzący poniedziałek zaplanowano bowiem uroczyste otwarcie nowej wystawy, jaka na stałe zagości przy ulicy Sudeckiej. Udało nam się dzięki dofinansowaniu samorządu województwa dolnośląskiego połączyć te dwie ekspozycje, co ze względów estetycznych, ale też jeżeli chodzi o ofertę wystawienniczą, jest na pewno, wygląda lepiej i jest ciekawsze do zwiedzania. Po pierwsze w Łomnicy teren był mniejszy, większa była stacja benzynowa, którą bardziej było widać aniżeli nasze urządzenia. Tutaj scalone dwie ekspozycje plenerowe, czyli właśnie ta poświęcona sprzętowi wojskowemu z okresu II wojny światowej i ta poświęcona urządzeniom przeciwlotniczym. Właśnie trwają ostatnie prace związane z przygotowaniem ekspozycji. Tam również 15 sierpnia odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pułkowi przeciwlotniczemu, który stacjonował w Jeleniej Górze. To o godzinie 11, natomiast punktualnie o 12. Rozpoczną się uroczystości poświęcone Świętu Wojska Polskiego. Jak zawsze będzie odsłonięcie właśnie tutaj przy pomniku Wolność Krzyżami się Mierzy kolejnych dwóch tabliczek ze złożoną tutaj ziemią z pól bitewnych, gdzie walczył żołnierz polski na przestrzeni dziejów. Zapraszamy wszystkich na te uroczystości, zapraszamy, bo jest to święto również i Jeleniej Góry i jej mieszkańców, ze względu na to, że Jelenia Góra była dużym garnizonem, znaczącym garnizonem wojskowym i sporo wojskowych i ich rodzin tutaj mieszka. Zapraszamy również na mszę w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego po uroczystościach. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, a na kolejny odcinek Kuriera Jeleniogórskiego zapraszam pod koniec przyszłego tygodnia. Do zobaczenia.